Cześć! Wykorzystując to, że pogoda jest słaba, chciałbym wam pokazać, co w najbliższych tygodniach tak naprawdę wam zaprezentuję. Jedną z części mojego projektu nowego, nad którym pracuję ponad rok czasu. Wszystko jest w 100% mojego autorstwa, mojego pomysłu. Oczywiście zostało to wykonane przy użyciu, ale wr wróćmy do tematu. Zaprezentuję Wam jak zrobić wiązar we własnym zakresie jeden. Jeden wiązar ciesielski we własnym zakresie. Zaraz Wam pokażę z ilu on się składa elementów, no bo jest to mega wyzwanie nowe oczywiście. Tu mamy wiązar jeden. Zaraz Wam go odsunę, wysunę z tego gąszczu, żeby wam zaprezentować jak on wygląda. Ale ja bym musiał go złapać w inny sposób. Potrzebuję zrobić 8 sztuk takich. Dlatego też uprzątnąłem kontener, jeżeli chodzi o minikoparkę. To teraz już znacie powód, dlaczego to poszło żebym miał do dyspozycji ponad 7 metrów długości. W taki sposób wygląda wiązar Ciesielski i ja Wam zaprezentuję jak go zrobić, żeby został zrobiony zgodnie z normami wytycznymi i tak dalej. On jest na dobrą sprawę i tak przewymiarywany celowo. Został stworzony przy użyciu wielu, wielu narzędzi pracy, że tak powiem. Ostatecznie został sprawdzony przez lokalną firmę zaprzyjaźnioną, od której czerpię trochę wiedzy. Tutaj na miejscu niemalże, jeżeli chodzi o konstrukcje szkieletowe, z tym, że oni nie działają na terenie Polski. Polska firma w Polsce, ale głównie swoje usługi świadczą poza granicami naszego kraju i zostało to ocenione naprawdę bardzo dobrze przez projektanta, przez konstruktora. Tak więc jestem z siebie dumny w tym momencie, bo ja Wam zaprezentuję to wszystko krok po kroku, jak zrobić ten wiązar. Płytki. Płytki na węzłach będą zrobione ze sklejki 12, 12 mm. Każda formatka została zaprojektowana dokładnie. Ilość gwoździ, przekrój tych gwoździ, rodzaj gwoździ i tak dalej. To nie działa w ten sposób, że yy, można byłoby to oczywiście zrobić, ale ja bym się nie odważył czyli taka formatka, wszystkie gwoździe we wszystkich miejscach dokładnie są wyliczone w jakim miejscu ma być i wtedy jest 100% pewności, że to będzie się wszystko trzymało kupy tak jak ma się trzymać i będzie przenosiło obciążenia i będzie spełniało normy myślę, że to będzie coś bardzo ciekawego, jestem na bank pewien, że Was to również zaciekawi bo będę chciał w kontenerze zrobić jeden wiązar, jeden Wam pokażę jak zrobić Oczywiście, bez dokładnych szczegółów, wymiary itd., bo to jest moja dokumentacja, która na razie jest tylko dla mnie, ale ona już istnieje fizycznie, jest zrobiona. Zobaczycie, z jakiego materiału, gdzie kupiłem materiał. Powiem trochę o tym więcej, bo nie, nie ma co ukrywać. Prawda jest taka, że Polska to jest kraj, który coraz bardziej wchodzi w konstrukcję szkieletową. A myślę, że wielu osobom też to się przyda jako tak dodatkowe, dodatkowe informacje, dodatkowa wiedza. Zresztą na Waszych oczach popełnię pierwszy swój wiązar ciesielski. On będzie miał rozpiętość będzie miał rozpiętości trochę ponad 6 metrów, prawie 6,5 metra. I też chciałbym ten wiązar później przetestować w jakiś sposób. Tak więc jednego będę w stanie na to poświęcić. W cudzysłowie oczywiście, bo uważam, że, że, że będzie to wszystko spoko. No i tu macie przykład rozrysowanych formatek. To są formatki na jeden wiązar. To praktycznie 3 czwarte powierzchni sklejki idzie na jeden wiązar. Również będzie pokazane jak to wycinam, jak sobie porobiłem przymiary do kąta. Również zrobione ze sklejki, żeby to mógł później powtórzyć tak naprawdę laik, który nie ma z tym doświadczenia, oczywiście ktoś, kto będzie posiadał dokumentację, no bo bez tego nie wolno takiego czegoś robić, nie wolno tego robić na, na przypał, na, na sztukę, no bo to jest kurczę element, który będzie trzymał jednak kawał ciężaru, tak, czyli Dach, najzwyczajniej w świecie mówiąc, i ten wiązalec jest zaprojektowany w ten konkretny, w ten sposób, że będzie spokojnie przenosił obciążenia z dachówką, z dachówką ceramiczną. Jak widzieliście na, na początku materiału, to jest, to jest tylko jedna składowa z całej konstrukcji, z mega skomplikowanej konstrukcji. Nie wiem, czy miałem większe wyzwanie w swoim życiu osobiście, bo wyzwaniem dwa lata temu było to. To, co, to czym się zajmuję na dzisiaj. Dzisiaj na przykład na budowie chłopaki sami już szalują, czyli Paweł z kawą. Ja tylko jestem pod telefonem akurat dzisiaj, jeżeli jest taka potrzeba, no to siadam ja, wyrzucam wszystko, bo tam to jest jednak ważniejsze, a nie wszystko wiedzą chłopaki. Tak więc ja jestem i tak z nich dumny, no bo robią robotę. Jest słaba pogoda znowu, jest taka trochę przerywana ta robota, ale nie zmienia to faktu, że na to co tu widzicie, poświęciłem ostatnio Ostatni rok czasu, każdą wolną chwilę, każdy wieczór, każdą noc, którą przy tym nie przespałem, zawaliłem i tak dalej. Oczywiście nie każdą z rzędu, ale mam na myśli każdą, którą na to poświęciłem konkretnie. To są setki godzin pracy, i owoc tej pracy będziecie mieli okazję niedługo zobaczyć na własne oczy. Na dobrą sprawę, tak więc zapraszam Was na wiosnę, na nową przygodę, na nowe otwarcie, nowe rozdanie. I tak dalej, i tym podobne. Macie to w formie takiej krótkiej zajawki. Jestem do tego przygotowany, tak jak widzicie. Oprócz tego materiałowo również. No i czekam na, na dogodny moment, aż będę mógł poświęcić na to trochę więcej czasu, no bo jestem taką osobą, że jeżeli będę się już tym zajmował konkretnym wiązarem, no to nie, nie wychodzę z kontenera wtedy, tak? Taka sytuacja, no bo kurczę, bo chcę to podejść do tego zrobić no i y, zrobić jeden, zrobię sobie później przymiar y, stelaż. Ten szablon właściwie, ten szablon będzie zrobiony na podłodze w kontenerze w tym wypadku, bo jest słaba pogoda, naprawdę on będzie miał 160 cm około wysokości. E, na tą chwilę to jest tyle, co Wam e, chcę zaprezentować. E, bo mogę wszystko na dobrą sprawę, ale chcę Wam zaprezentować na tą chwilę to, żeby od razu nie rzucać y, na głęboką wodę, bo, bo naprawdę tam jest kilka. Grube kilkaset elementów do wykonania, bo zrobię, zrobię go w taki sposób, że z dokumentacji, którą przygotowałem, zostanie każdy element z tych, które tutaj widzicie, zresztą tu, tu je doskonale widać, czyli z tych wszystkich elementów, które tutaj są, samych formatek jest 19 na węzły. 19, 20, 21, 22, 23, ponad 30 elementów yy, składowych, które wchodzą w jeden wiązar. Wszystkie mam nazwane po swojemu, legenda jest do tego opis. No i na przykład yy, W1, czyli węzeł pierwszy składający się z takiego elementu, yy, będzie pokazany dokładnie jak go wyciąć. Yy, wszystkie elementy powycinam, pozacinam. I później to wszystko poskładamy do kupy, i jestem na 100% przekonany, że to będzie grało. Oczywiście wszystko będzie wyko wykonane konstrukcja z drewna, konstrukcyjnego odpowiedniej klasy. Ja akurat mam ze Skandynawii drewno. Tak więc nie da się tego zrobić z y, y, startaku, bo jest to niemożliwe i, i chwilę potem, jakby zostało zamontowane, zmontowane w całość, y, nie uzyskałoby się przede wszystkim takiej jakości, y, jeżeli chodzi o wymiar. A poza tym zaraz by się to wszystko poskręcało bez względu na to, że to będzie mega y, control Z. Bez względu na to, że to będzie mega solidna konstrukcja, jak widać, tak? Same krzyżulce, stężenia i tak dalej i tym podobne. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam na dobrą sprawę do obserwacji.